Na Kaszebach różnie to bywa, z tym randkami, z tym umawiania za sobą. Bejla ma fejn. Więc bała ty Anka, tyś Anka miała fejn bejla. Kłętak był elegancki, przychodził do niej na wreje, a Anka była bardzo ciekawa, czy on je, aby bogaty, bo fejn on był. Czy on jest bogaty? No to ona idzie do sąsadki i mówi, że czy mnie sąsad kłę? Jak ją mam się przekłynać, czy ten mój forsz benien jest bogaty? Wiesz, to co jest, co rzeka? Ty wiesz na głetu na podwieciórk ful jajów, ful miska. I ty derk w zyri, jak on weźmie to jajo, aby dłybył, a dłybył, a dłybył, to jest bidok. A jak on weźmie nóż, otrzasnie w to jajo, weźmie łasiczka i będzie fajn wyjedł, to je bogaty. Tak też Anka zrobiła. Beniel przejechał na wreje, Anka ful miska jaj w nagbetowa. Wzyjry cały czas, wzyjry coś świętędzy robił, a on chwycił za jajo, trzasnął noża, wziął łasiczka i wybiry i fajnie. Ona się nogi zaczęła, ona jej nie mogła wytrzymać. Jak się zerwała od tego stołu i mówi, Memku, Memku, Memku do kuchni wracała. On jest bogaty, on jest bogaty. A Nenka mówi, a po czym ta Anko pyzna? Po jajach, po jajach. O, jak to jest tak dalek, te zażyń, tak.